Witajcie w kolejnym odcinku. Jak zwykle wita się z wami profesor Bitcoin z Instytutu imienia Kazimierza Nakamoto. Zaczynamy krótki, szybki przegląd kolejnej kryptowaluty. Dzisiaj na warsztacie mamy kryptowalutę Metal. Kryptowaluta z pierwszej dwusetki. Może wielu wam znana, może niektórym nieznana. <laughs> Pokrótce przedstawimy oczywiście o co chodzi w tej kryptowalucie. To nie będzie dogłębny research, nie będą to jakieś specjalnie długie badania. Chodzi tutaj o to, aby, aby wam przedstawić o co w projekcie chodzi. I żebyście po prostu poznali kolejną z kryptowalut, których jest już ponad 6000, Także bez zbędnej zwłoki, zaczynamy nasze badania. Na początku, oczywiście, zaczynamy od strony internetowej, tak? Zarabiaj pieniądze używając kryptowalut. No, samo w sobie, sam w sobie pomysł, może nie jest głupi. Wchodzimy na, na stronę. Jest oczywiście metal, jest aplikacja. Nawet jest krótki filmik, który pokazuje, jak wysłać. Tak, wysyłamy 5 dolarów komuś ze swojej listy kontaktów od i wszystko, czy właściwie 120 dolarów, tutaj mamy na portfelu. Zarabiaj, wysyłaj, używaj. Używaj MetalPay, aby kupować MTL -e lub inne kryptowaluty i używaj ich w, w życie. Płacimy ci za płacenie. No, to jest takie dosyć kontrowersyjne. MetalPay jest najlepszym sposobem, aby wysyłać pieniądze. I wysyłanie pieniędzy nic nie kosztuje, płać każdemu kiedykolwiek za darmo. Oczywiście robimy pieniądze lepsze, i tak dalej. Strona jest bardzo taka buńczuczna, górnolutna, co mogę zrobić z MetalPayem, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście produkt nastawiony na Stany Zjednoczone. I jak widać, są tutaj oczywiście Stany, gdzie jesteśmy dostępni. Oczywiście w niektórych Stanach jest są wyłączeni, jest między innymi Alaska też tutaj, gdzie można, jest aplikacja zarówno na Google jak i na App Store. Przejdźmy może teraz tutaj na stronie scrollowania, ale oczywiście jest o projekcie i na początku wyskakuje oczywiście, e, oczywiście zespół, co jest tutaj na pewno dużym plusem, że e, kto tu jest nawet doradcą, Eric Filmen, dużym plusem jest to, a przynajmniej tak jak patrzyliśmy, to były linki do oczywiście CEO, jest link do Twittera, do Linkedina. Spójrzmy sobie na tego Twittera CEO i jest jeszcze Glenn Mariel, Marien CTO. Niestety pozostałych członków, pozostałych Linkedinów nie ma. Zobaczmy sobie, co tu jest na Twitterze u tego Marszala 6900 osób obserwujących. San Francisco dołączył w 2014 roku. Więcej specjalnie w to nie będziemy wnikać. Zobaczmy, co ten pan na LinkedInie pokazuje o sobie. Marshall Heiner, CEO i twórca Metalu. Rejon Taki San Francisco, Stany Zjednoczone. Ponad 500 kontraktów, doświadczenie. CEO Metala, CEO Tris od 2015 roku do 2016. W San Francisco, Chief Marketing Officer w Block.io. Twórca Bitcoin Fair. Co to jest te Tris? Usługi konsumenckie. Firma pracuje. No, od 2 do 10 pracowników, więc CEO takiej firmy no, nie będziemy krytykować specjalnie. Przechodzimy sobie dalej. tak Naszą, naszą misją, tak, świat kręci się wokół pieniędzy, ale co, wokół czego kręcą się pieniądze i tak dalej. Przechodzimy sobie oczywiście dalej w menu. Jest tu ich blog, to za chwileczkę pokażemy. Tu są oczywiście prace, które oferujemy. możemy zrobić download. I jeśli chodzi o download, zobaczymy, co tu się z tego wszystkiego pojawi. Aha, oni przesyłają nas do strony Appla, i możemy tutaj ściągnąć aplikację. Czego na pewno nie ma tutaj, czego na pewno nie ma, to nie ma ani whitepapera, ani jakiejś mapy drogowej, czyli oni chyba uważają, że mają produkt, chyba że tutaj w supportie to jest. Zobaczmy, support, jeszcze zobaczymy te dwa pliki. Zobaczmy, co jest w supportie. Najczęściej zadawane pytania, requesty, no czyli w saporcie zobaczmy najczęściej zadawane pytania. Są odpowiedzi na podstawowe pytania, jak się zapisać i tak dalej. No to to jest podstawowa informacja. Eee, tutaj jest My Request, ale właściwie zasadniczo nic więcej. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Tutaj są Terms of use, to są typowe zasadnienia, tak. Taką balans, funkcjonalność, trzeba by było to wszystko przeczytać, czego oczywiście większość osób y, wysyłanie do ten, dokąd i tak dalej. Zaraz piszemy, czy tutaj jest coś takiego jak KYC, o proszę bardzo. E, KYC tak, na, na poziomie A adres, tylko do wglądu, na poziomie B dokumenty z pierwszego, czyli ten pełne imię i tak dalej i tak dalej. Zobaczcie, tu są limity na poziomie C, dokumenty, Zobaczcie, full, SSN verified by third parties. Eee, tu są dokumenty, dokumenty, dokumenty. Tak, zależnie od tego, ile chcemy używać. Zobaczcie, eee, zobaczcie, tu jest fajne napisane. Piszą, piszą, że za darmo, a tutaj użytkownicy zobaczą obniżenie, zaczynając się od tak mało jak. 50 MTL i będą płacić 0 fee, gdy będą trzymać co najmniej 10 000 MTLi. Czyli to nie jest tak, że to jest, że to jest darmowe całkowicie. Jak macie 10 tysięcy MTLi, jest zero fee. jak macie mniej, jak macie mniej, no to tego nie ma. Dobra. Privacy policy, to tutaj są informacje, pewnie zbierane informacji osobistych i tak dalej. Też trzeba by było to przeczytać, informacje użytkowników. Uh, disclosure of information. Zobaczcie. We may disclose any we collect about you wherever you are a current or customer. Uh, person. Zobaczcie, czyli generalnie rzecz biorąc ee, zobaczcie, że mogą wszystkie nasze dane uka uwolnić dla swoich partnerów, a także z niestowarzyszonymi trzecimi e, w tym niefinansowe firmy, dostawcy usług i tak dalej, i tak dalej, i Mogą sprzedać nam nasze dane. To już jasno jest po, powiedziane w tych warunkach. Dobra, nie będziemy tutaj tego oglądać. E, to jest oczywiście blog Metalu. Blog Metal. <noise> I tutaj w blog Metalu, oczywiście, zobaczcie, że Metal wita ich e, IOT w swoim marketplace, metal na Android, MetalPayer in, in the Review i tak dalej, i tak dalej. To w blogu są dosyć aktywni. Trzeba przyznać, że tych artykułów na blogu tutaj dosyć jest. Jeśli chodzi o Facebooka, e, poszukajmy informacji o Facebooku. Członkowie zespołu, tu jest trzech. Co ciekawe, nie ma. W 2017 roku utworzone. Zobaczmy, jeśli chodzi o społeczność. Bo chciałbym zobaczyć. Czy... Chciałbym zobaczyć, czy tu są jakieś, bo to nie jest grupa, to jest strona, więc tutaj 3585 łączna liczba polubin. No. Dupy nie urywa. Teraz popatrzmy na Redicie, czy to coś w ogóle się dzieje. Jeśli chodzi o Reddit, zobaczcie, że cross trok rok temu, czyli Reddit zasadniczo rzecz biorąc 10 dni temu, um, Iota dostępna, no coś jest, ale zasadniczo nie ma, 3300 osób, 191 Metalheads online. Ok. Teraz tak, jeśli chodzi o MetalPay, no to tutaj na Twitterze jest dosyć nieźle, 34600 z hakiem pewnie obserwujących to jest, zobaczmy jak aktywność 12 godzin ostatnio 21 godzin no, tweety niezwiązane z... no ale wiadomo, na Twitterze się postuje różne rzeczy 10 tysięcy coinów jeżeli będziesz tradować swoje aha, weź 10 tysięcy i traduj FED za free no to już o tym mówiliśmy, jak masz 10 tysięcy metali to jest, to jest za free, dobra przejdźmy sobie na githuba no, i GitHub generalnie jest martwy. Tutaj myślę, że KryptoDev mógłby się pośmiać trochę, bo na tyle, na ile potrafimy czytać GitHuba, jest 5 gwiazdek, są 3 forki. Znaczy, są 3, tak. 3 forki, zobaczcie. 0 issues, 0 pull requestów, 0 actions, 0 projects. Jak tu wyglądają, Jeden branch, 5 commitów. I zasadniczo tutaj to jest tylko readme. Także GitHub tego projektu nie istnieje no cóż nie istnieje to nie istnieje przejdźmy teraz do koń papryki i zobaczmy co tutaj się dzieje no metal jak to wszystko w ciągu miesiąca urósł o 49% kosztuje teraz 32 centy eee, w stosunku do bitcoina stracił w ciągu roku 54% czyli bitcoin dał bitcoin dał zarobić dwa razy więcej niż metal eee, bo jest to oczywiście token na ethereum Eee, jako ERC20 zobaczmy co tutaj, jak to ongoing development, no to jeżeli to jest ongoing development, no to github nie wskazuje żeby był ongoing development wystartował 9 czerwca 2017 roku czyli ponad 2 lata temu eee, i struktura jest centralizowana nie ma otwartego kodu źródłowego, nie można kopać wiadomo ethereum, portfel sprzętowy jest jak wszystkie tokeny ERC20 tutaj oczywiście nic się za bardzo nie dzieje zobaczcie 9 września 2019 roku była tylko nowa struktura prowizji Jakiś tam newsletter i krypto TV. Nic tu się w zasadniczo nie dzieje. Jeśli chodzi o okres ostatnich 30 dni, no to mieliśmy takie dwa skoki. Jeśli chodzi oczywiście od początku roku, to wygląda tak jak wygląda, ale jeśli chodzi o cały okres, no to w ciągu roku projekt gdzieś wystrzelił tutaj w kwietniu, później wzrosty w czerwcu, i tak generalnie tutaj to spadało. Spadało w maksymalnym okresie. Oczywiście cena osiągnęła nawet kiedyś 11 dolarów, teraz szoruje po dnie. Cóż tu można o tym projekcie jeszcze więcej mówić, chyba specjalnie nic, bo trzeba sobie. Trzeba przejść do podsumowania i trzeba zadać sobie podstawowe pytanie, bo odpowiedzi na to pytanie nie znaleźliśmy, na czym ten projekt chce zarabiać. Bo jeżeli tak, no oczywiście zarabia na waszych opłatach transakcyjnych, no ale jednocześnie chwali się, że są za darmo. 10 tysięcy metali to jest 300. Dobrze mówię, 10 tysięcy po 30 centów to jest. Eee, tak, gdyby było, to by było 10 tysięcy dolarów, to po 10 000 no 3 tysiące dolarów chcą od Was, chcą od Was, żeby, żebyście mogli nie płacić za prowizję. 3 tysiące dolarów musicie utopić w metalu. A, nie sprawdziliśmy jeszcze jednej rzeczy, na którą trzeba teraz oczywiście jeszcze wspomnieć. Ile jest tokenów? E, dostępne zasoby 63 183 i total jest 66 588, ale nie wiadomo, czy to, to jest total, nie wiadomo, czy nie będzie max, czy to będzie jakikolwiek ograniczony w jakikolwiek sposób. Słuchajcie, mają jakiś white paper, zacznijmy jeszcze, jeszcze zanim podsumowanie, jeszcze wróćmy na chwilę do whitepapera whitepaper ma 12 stron. E, oczywiście, tutaj y, używając KYC Proof of Processed Payments POPP sama nazwa wska wskazuje na fajną rzecz. Oczywiście, white paper jest opisany, no jak jest. Tu jest oczywiście wszystko niby popisane i teraz zobaczmy. Zobaczcie, inwestorzy, który tutaj ile w pre po jaka cena, zobaczcie. Sprzedawali po 5 centów w pre teraz 20. Później było jest oczywiście escrow i teraz budżet i zobaczcie teraz tak kwestie legalne development marketing operation reserve na co na co pójdą środki zebrane z ICO. Teraz pytanie najważniejsza rzecz jak to jest z tymi tokenami bo to jest najważniejsza informacja. 21 tokenów zostanie stworzonych przez ten proof of process payments. I będzie do 66 milionów 588 tysięcy, czyli teoretycznie, teoretycznie tych tokenów nie powinno być więcej niż te 66,5 miliona. Tak przynajmniej tutaj można wyczytać. Będą sprzedawać 18, tak, 18 milionów tokenów i tak dalej. Dobra, wszystko już wiadomo, czyli te tokeny, czyli te tokeny będą w jakiś sposób ograniczone. To jest ważna informacja, bo jeżeli tokeny się namnażają w nieskończoność, szczególnie w takim projekcie, to nie wygląda to zbyt dobrze. Słuchajcie, no powiem Wam szczerze, szału tutaj nie ma, bo to tak jak mówię, no zarabiają na prowizjach, tylko wiecie, no są, są różne produkty, konkurencja na rynku jest straszliwa. Macie Loli, macie Nexo, macie najróżniejsze inne, macie całą branżę DeFi. Tu się właściwie nic nie dzieje. GitHuba w ogóle nie ma, więc nie można sprawdzić. Mapy drogowej żadnej nie ma. Na mediach społecznościowych jakichś specjalnych, e, specjalnych informacji nie ma e, straszliwych i, i tutaj i tutaj jakichś specjalnie, <laughs> specjalnie rewolucyjnych. Więc powiem Wam szczerze, co ciekawe, giełdy, na których jest metal, jest, są to głównie giełdy azjatyckie, a produkt jest nastawiony na Stany Zjednoczone, więc spekulacyjnie można pomyśleć, ale ja tu nie wieszczę jakiejś wielkiej przyszłości. No cóż, kolejny projekt przedstawiony i właściwie chyba nie ma sensu więcej o nim gadać. Bo co z, tego, co z tego, że będziemy gadać po próżnicy? Jeżeli macie jakieś kolejne pomysły, wysyłajcie informacje, będziemy projekty sprawdzać. Z Instytutu imienia Kazimierza Nakamoto żedna się z Wami. Profesor Bitcoin. Trzymajcie się i do następnego razu.